Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pod ostatnim materiałem o spowiedzi świętej pojawiło się sporo komentarzy w stylu: ale my nie wiemy, jak odróżnić grzech ciężki od lekkiego. Ale księża myślą, że my potrafimy odróżnić, a my tak naprawdę nie potrafimy. Dlatego postanowiłem nagrać cały cykl materiałów, który ma ułatwić nam zrozumienie tego, czym jest grzech, czym jest grzech ciężki, czym jest grzech lekki, który ma nam pokazać przede wszystkim, jak działają cnoty i w jaki sposób grzech jest występkiem przeciwko właśnie cnotom. Zapraszam. W tym pierwszym materiale wyjaśnię ogólnie, czym jest grzech, jaka jest różnica pomiędzy grzechem ciężkim a lekkim oraz powiem kilka słów o grzechach głównych i grzechach przeciwko Duchowi Świętemu. Dalej będę starał się skupiać raczej na cnotach, to znaczy punktem wyjścia w kolejnych materiałach będą cnoty. Tak rozważa moralność również święty Tomasz. Zaczyna on od cnót, po to, żeby później wykazać, w jaki sposób najpierw cnota jest zgodna z rozumem i w jaki sposób grzech jest w jakiś sposób wykroczeniem przeciwko zdrowej mierze w rzeczach, które są dozwolone lub w jaki sposób jest on skierowaniem się na coś, co jest po prostu dla człowieka szkodliwe. Oczywiście u świętego Tomasza moralność jest stricte rozumna, to znaczy człowiek jest w stanie rozumem rozpoznać, co jest dla niego naprawdę dobre i tak powinien swoje życie ułożyć. I faktycznie praktycznie całą moralność jesteśmy w stanie naszym rozumem jako tako rozpoznać, to znaczy część wyczytujemy, bo jest zapisana w naszej naturze, a ta część moralności, która jest, powiedzmy, że bardziej prawem pozytywnym, czyli na przykład prawo kościelne, które precyzuje pewne zasady prawa naturalnego, no właśnie, może zostać rozumem odczytane właśnie jako sprecyzowanie czegoś, co już w prawie naturalnym pewien fundament ma. Ale nie wychodźmy za bardzo do przodu. Dzisiaj jesteśmy tak po prostu przy grzechach. Wychodziłem faktycznie z założenia, tak jak w tych komentarzach było opisane, że księża wychodzą z założenia, że my wiemy. Wychodziłem faktycznie z założenia, że katolicy jako tako znają katechizm. Być może jest to faktycznie założenie błędne i to tutaj od razu pierwsze wezwanie dla wszystkich moich widzów. Koniecznie zapoznajmy się z katechizmem. Na przykład polecam nasz apologetyczny katechizm katolicki księdza Gadowskiego, który jest dostępny w naszym wydawnictwie Tedeum. Jeśli nie zapomnę, to podlinkuję tenże katechizm w naszym właśnie wydawnictwie. Ja dzisiaj będę czytał właśnie fragmenty z tego katechizmu dotyczące grzechu. Przeczytawszy ten katechizm, nie tylko mamy wiedzę apologetyczną, nie tylko rozumiemy już, czym jest wiara, a czym nie jest, ale rozumiemy również, czym jest grzech, a czym nie jest. Rozumiemy również moralność bardzo dobrze, bo cała druga część tego katechizmu jest poświęcona właśnie moralności i ostatnia część jest poświęcona środkom, które mają do zbawienia doprowadzić, czyli sakramentum. Klasyczny układ katechizmowy: wiara, moralność i sakramenty. Każdy katolik powinien znać katechizm. Dlaczego? Dlatego, że one są właśnie tak stworzone, żeby w przystępny sposób dla zwykłego katolika przedstawić prawdy wiary. Jest to właśnie, można powiedzieć, esencja wyciągnięta z źródeł objawienia, z teologii Kościoła, przedstawiona w sposób prosty i zrozumiały. Oczywiście apologetyczny katechizm katolicki to już nie jest tak po prostu taki bardzo skrótowy katechizm, który tak po prostu wyjaśni w dwóch słowach, jaka nasza wiara jest. On już, jak sama nazwa wskazuje, wchodzi w pewną polemikę apologetyczną, tak? Czyli wyjaśnia, dlaczego wierzymy właśnie w to i to, dlaczego to jest tak i tak, dlaczego to i to jest moralne, a to i to nie jest moralne, co jest normą moralności, dlaczego wierzymy w te prawdy wiary i tak dalej, i tak dalej. Jest to takie, można powiedzieć, ściśle tomistyczne, to znaczy pokazujące, w jaki sposób nasza wiara jest zgodna z rozumem. Ja teraz będę, jak wspominałem, że druga część jest poświęcona moralności, tu widać, że to jest mniej więcej na środku, będę teraz czytał fragmenty z punktu 76 w
drugiej części tegoż katechizmu. Zatytułowany jest ten punkt po prostu o grzechu. Kto wie o tym, że Bóg czegoś zakazał lub coś nakazał, a jednak świadomie i dobrowolnie przestępuje przykazanie Boże w rzeczy ważnej ze względu na Boga, czy na siebie samego, czy na bliźnich, popełnia grzech ciężki, czyli śmiertelny. Kto w podobny sposób grzeszy w rzeczy małej, ma grzech lekki, czyli powszedni. Grzech lekki popełnia również ten, kto przekracza przykazanie Boże w rzeczy wielkiej, na przykład małe dziecko bawiło się ogniem i spaliło dom, ale nie całkiem świadomie lub nie całkiem dobrowolnie. Grzech lekki popełnił na przykład kapłan Zachariasz, gdy okazał niedowierzanie, słysząc zapowiedź anioła. Za karę został niemy aż do narodzenia się syna. I dalej, kto popełnia grzech powszedni? Grzech powszedni popełnia kto? Po pierwsze, świadomie i dobrowolnie przestępuje przykazanie Boże w rzeczy małej, albo, po drugie, czyni coś bardzo złego, ale nie całkiem świadomie lub nie całkiem dobrowolnie. Jakie nieszczęścia sprowadza grzech lekki? To jest kolejne pytanie. Grzech lekki obraża Boga, zmniejsza dopływ łaski Bożych, pobudza do grzechów ciężkich i ściąga doczesne kary Boże na ziemi i w czyśćcu. Kto popełnia grzech ciężki? Grzech ciężki popełnia, kto wie o tym, że bardzo grzeszy, a jednak przestępuje przekazanie Boże świadomie i dobrowolnie w rzeczy ważnej. Przeskakuję tutaj fragment. Jakie nieszczęścia sprowadza grzech ciężki? Grzech ciężki obraża bardzo Pana Boga, a przez to pozbawia człowieka łaski uświęcającej i zasługi za poprzednie dobre uczynki, a zasługuje na piekło i naraża na różne kary doczesne. Teraz kilka słów wyjaśnienia, zanim przejdziemy dalej, bo już tutaj myślę, że treści było całkiem dużo. A więc, świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego. Co to znaczy świadome i dobrowolne? Świadome, czyli wiem, że jest to złe. To dotyczy zarówno zrozumienia tego, że dany uczynek jest czymś złym, jak również dostrzeżenia, że te okoliczności, które teraz są, sprawiają, że ten uczynek jest w jakiś sposób zakazany. Czyli na przykład człowiek teoretycznie może pewnych prawd w jakiś sposób nie zrozumieć, nie dostrzec. Dziecko może faktycznie nie wiedzieć, że coś będzie miało jakieś konsekwencje. I wtedy ten grzech faktycznie może być nie do końca albo w ogóle nieświadomy. Na przykład dziecko, które odkręca kurek z gazem, może nie wiedzieć, jakie będą tego konsekwencje i nawet jeśli doprowadzi to do zgonu kogoś z rodziny, to być może dziecko samo nie popełniło w tym grzechu, bo być może zupełnie nie było świadome tego, o co tutaj chodzi. Być może popełniło grzech lekki, bo słyszało jakiś zakaz, że tak nie wolno, ale zupełnie nie rozumiało, jakie to może mieć konsekwencje. Przykładem takiego braku świadomości może być również na przykład kwestia pozbawienia siebie używania rozumu. To znaczy człowiek, na przykład młody człowiek, który myśli, że jak wypije dwa piwa, to nic złego mu się nie stanie. Później faktycznie wypija te dwa piwa i okazuje się, że poważnie mu to szkodzi na zdrowiu, że dochodzi praktycznie do utraty używania rozumu, czyli nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Faktycznie można powiedzieć, że był przekonany, że tak bardzo na niego to nie zadziała. Być może był tutaj pewien brak świadomości, który jest w jakimś stopniu usprawiedliwiający. To podobnie było, jeśli dobrze pamiętam, w biblijnej historii Noego, który nie wiedział, że wino zadziała na niego tak mocno i faktycznie właśnie był tutaj pewien brak świadomości. Może być czasami pewien brak dobrowolności. Na przykład w przypadku człowieka, który jedzie samochodem i zasadniczo jedzie w sposób bezpieczny, natomiast doprowadza do wypadku i na przykład do okaleczenia drugiego człowieka. Ten uczynek nie był oczywiście dobrowolny, to znaczy ten człowiek nie zrobił nic, co byłoby takim świadomym i dobrowolnym aktem, który by narażał kogoś na utratę życia lub zdrowia. Oczywiście, jeśli jechał w sposób szalony i stwarzający niebezpieczeństwo, to świadomie i dobrowolnie jechał w sposób właśnie stwarzający niebezpieczeństwo i samo to już może być grzechem. Natomiast zakładając, że powiedzmy jechał w sposób zupełnie normalny,
zasadniczo bezpieczny. Może być, jeśli mimo wszystko dochodzi do wypadku i faktycznie jest to w pewnym sensie jego wina, powiedzmy tak zgodnie z prawem jest to jego wina, może tak być, że właśnie brakuje tutaj dobrowolności, pomimo tego, że skutki są poważne, to być może tutaj grzechu ciężkiego nie będzie. Przykładem braku świadomości mogą być również, tak w cudzysłowie, grzechy popełnione we śnie. To znaczy, jeśli człowiek śni albo jest w półśnie, to wtedy oczywiście jego świadomość jest przytłumiona albo prawie w ogóle jej nie ma, zależnie od fazy tego snu. I wtedy nawet jeśli dopuścimy się morderstwa we śnie, to nasza świadomość jest bez wątpienia bardzo mocno przytłumiona. Nawet jeśli to był jakiś tam półsen, kiedy człowiek już jakoś tam zdawał sobie sprawę, że być może właśnie jest to sen, a może nie do końca. W takiej fazie ta świadomość jest przytłumiona. Stąd zasada teologii moralnej, kto śpi, ten nie grzeszy. Mamy tutaj na myśli nie to, że jeśli się śpi, to na pewno nie zaniedbuje się swoich obowiązków, bo w ten sposób można zgrzeszyć śpiąc, to znaczy zaniedbując w ten sposób swoje obowiązki. Natomiast mamy tutaj na myśli we śnie. Tak? Człowiek nie grzeszy, dlatego że ta świadomość jest zawsze bardzo mocno przytłumiona. Na dobrowolność może też wpłynąć jakaś forma przymusu. To znaczy człowiek, zostaje mu przyłożony pistolet do głowy i ma podpisać jakiś dokument. Na przykład ma podpisać dokument, w którym zrzeka się jakiegoś majątku, który jego rodzina powinna odziedziczyć. No jest to, powiedzmy, coś, w czym on zaszkodzi swojej rodzinie. I ten pistolet przyłożony do głowy będzie czymś, co sprawi, że no, ta dobrowolność będzie mniejsza niż w zupełnie, powiedzmy, swobodnych okolicznościach. To oczywiście nie oznacza, że zostanie on po prostu usprawiedliwiony i czasami żaden jakby nacisk nie usprawiedliwia. Ale jednak jest to jakaś tam okoliczność łagodząca, która może sprawić, że ta wina będzie mniejsza. Taki człowiek, jeśli został postawiony, poddany pod taki nacisk, powinien od razu, po tym jak ten nacisk mija, o tym powiedzieć. Jeśli jest to jakaś tam rzecz, powiedzmy, istotna, to jak najbardziej od razu powinien o tym powiedzieć. Od razu powinien to odwołać, jeśli faktycznie nie zgadza się z tym, z czymś, co zrobił. I faktycznie no, jest to pewna okoliczność łagodząca, która może zmniejszyć dobrowolność. Natomiast jeśli chodzi o akty prawne, tutaj od razu dodaję, bo to może wzbudzić pewne zainteresowanie w odniesieniu do rezygnacji papieża. Otóż jeśli chodzi o akty prawne, to nawet człowiek z przystawionym pistoletem do głowy zasadniczo akt prawny może być w ten sposób ważny. W przypadku rezygnacji papieża, jeśli by był poddany pod taki przymus, to wtedy powinien był od razu ogłosić to, że byłem poddany pod przymus, nie mogłem tego zrobić, bo coś tam, znaczy nie mogłem zrobić inaczej. I wtedy można się zastanawiać, czy ten przymus faktycznie jest powodem do tego, żeby ten akt prawny odwołać. Tak? Ale to nie jest tak domyślnie, że po prostu jeśli ktoś powie, byłem pod przymusem, to na pewno jest nieważne. Nie? To trzeba faktycznie od razu o tym powiedzieć i być może nawet dowieść, jeśli faktycznie nie jest to oczywiste, czy człowiek był poddany pod jakiś przymus. I to naprawdę faktycznie nawet przy takim bezpośrednim, bardzo, bardzo ostrym przymusie. Czasami przymus nie usprawiedliwi w tym sensie, że to wciąż pozostanie grzech ciężki. Na przykład gdy człowiek publicznie zostanie postawiony w sytuacji, albo zaprzesz się wiary, albo cię zabijemy, to ma ścisły obowiązek sumienia nie zaprzeć się wiary. I wtedy jeśli się zaprze, to będzie to grzech ciężki, ze względu na to, że jest to tak ważna publiczna sprawa. Będzie to bez wątpienia grzech ciężki, natomiast jest to również okoliczność łagodząca i na pewno ten grzech jest dużo mniejszy w takim przypadku niż kogoś, kto po prostu dobrowolnie zapiera się wiary. I bez wątpienia Pan Bóg taki grzech jest skłonny dużo łatwiej przebaczyć, bo jest to po prostu grzech lżejszy, co nie zmienia faktu, że jest to grzech ciężki i obowiązkiem katolika w takiej sytuacji jest dać świadectwo prawdzie. Powiedziałem na początku, że świadomość oznacza również, że wiem, że jakieś okoliczności mają miejsce. To znaczy na przykład jem mięso w piątek i nie wiem, że to był piątek. Myślałem, że jest to czwartek. Może to być okoliczność usprawiedliwiająca. No właśnie brak jest wtedy świadomości. Natomiast nieświadomość czasami usprawiedliwia, ale może też istnieć nieświadomość, która jest zawiniona.
To znaczy, człowiek powinien był wiedzieć, ale z własnej winy nie wiedział. Na przykład właśnie taki człowiek, który sobie tam chodzi i przychodzi mu gdzieś tam myśl, może tam dzisiaj piątek, nieważne. To przypadek może mało, przykład może mało realistyczny, ale mogą być rzeczy zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Na przykład człowiek, który powinien był wiedzieć, nie wiem, że grzech przeciwko czystości w samotności jest grzechem ciężkim. Zasadniczo jest to coś, każdy katolik powinien wiedzieć i nawet tak intuicyjnie człowiek to czuje. Człowiek ma zawsze, który nie jest jeszcze w jakimś takim absolutnym nałogu, a przeważnie nawet wtedy, jeśli bardzo swojego sumienia nie złamał jeszcze, to ma zawsze wyrzuty sumienia po grzechach przeciwko czystości. Tak jesteśmy skonstruowani. Jest to po prostu tak ważne dla przetrwania gatunku, żeby na tym poziomie działało to dobrze, zdrowo, zgodnie z przeznaczeniem, że mamy głęboko naturalne wyrzuty sumienia, które wtedy działają, a więc człowiek powinien wiedzieć, że te grzechy są grzechami i że są to grzechy ciężkie, grzechy uczynkowe przeciwko czystości. Natomiast może człowiek to wypierać, tak? Jest w stanie to wypierać i może to być wtedy nieświadomość zawiniona, tak? Może być, że człowiek, gdyby tylko pomyślał przez chwilę, to by się domyślił, łatwo mógłby gdziekolwiek zapytać, przeczytać w jakimkolwiek katechizmie, ale na wszelki wypadek lepiej nie, tak? To będzie wtedy zawiniona nieświadomość i ona może być nieusprawiedliwiająca, czy może nie usprawiedliwić, może być w pewnym sensie nawet dodatkowym grzechem. Takie trwanie w niej może być dodatkowym grzechem, takiego zaniedbania, jeśli chodzi o troskę o nasze własne zbawienie. Co to jest teraz ważna sprawa i mniej ważna sprawa? To już jest takie rozróżnienie, w którym trzeba wchodzić dosyć mocno w szczegóły, a więc przy konkretnych cnotach i konkretnych grzechach będę starał się dokładniej pokazać, co jest materią grzechu ciężkiego, a co jest materią grzechu lekkiego. Bo w grzechu rozróżniamy, jak we wszystkim możemy rozróżnić materię i formę, aspekt materialny, materia grzechu to jest sam uczynek, sam czyn, sam akt, nawet jeśli jest on tylko wewnętrzny, czyli na przykład po prostu zabicie człowieka. Aspekt formalny to jest świadomość i dobrowolność tego czynu. Może to być również cel, w jakim on zostaje dokonany. Przy aspekcie materialnym mogą to być również okoliczności, a więc niejako sam uczynek, to co zostaje zrobione, zabicie niewinnego człowieka. Tak? To wtedy mamy materię grzechu ciężkiego, ewidentną. I teraz aspekt formalny, jaka była świadomość, jaka była dobrowolność tego uczynku. A więc gdy mówimy o materii grzechu ciężkiego, to mówimy właśnie o tym, jaki uczynek jest już faktycznie dość duży, dość ważny, żeby mówić o tym, że jest to przekroczenie Bożego przekazania w ważnej sprawie. Na przykład człowiek, który ukradł jabłko z sadu, w którym jest 10 tysięcy drzew, na pewno nie popełnił grzechu ciężkiego. Na pewno nie jest to ważna sprawa, która sprawi, że komuś w jakiś sposób stanie się w ten sposób odczuwalna krzywda. Ale jeśli ktoś ukradł komuś samochód, no to bez wątpienia wartość tej rzeczy jest już duża. Jest to duża szkoda, która została wyrządzona, a więc bez wątpienia będzie to materia grzechu ciężkiego. Jeśli chodzi o sprawy materialne, to one są oczywiście dosyć specyficzne. Tutaj teologia podaje takie przybliżone kryterium, teologia moralna. Dlaczego teologia moralna ma możliwość, żeby o takich rzeczy decydować? No dlatego, że właśnie nasza natura jest skonstruowana w sposób rozumny. To znaczy my naszym rozumem mamy odczytać, co jest faktycznie dla nas dobre, a co jest szkodliwe i co jest w jakim stopniu szkodliwe. Tak? I są rzeczy, które możemy rozpoznać naszym rozumem, że są mniej lub bardziej szkodliwe. I możemy rozpoznać, że kradzież rzeczy drobnej, długopisu jest rzeczą mało szkodliwą i na pewno nie jest to wystarczające, żeby człowieka łaski uświęcającej pozbawić, zerwać jego relacje z Panem Bogiem. Natomiast
rozpoznajemy naszym rozumem, że kradzież samochodu jest szkodą na tyle dużą, że na pewno będzie to wystarczające, tak w cudzysłowie, żeby łaski uświęcającej człowieka pozbawić. Teologia moralna podaje taką przybliżoną wartość rzeczy i względną wartość rzeczy, czyli nie stałą, na zasadzie 100 zł, bo wartość pieniądza jest czymś niezwykle płynnym i czymś zupełnie innym będzie wartość czegoś w Polsce, czegoś, co tutaj kosztuje 100 zł, a czymś a zupełnie inną wartość będzie miało to na przykład w krajach trzeciego świata. A więc jako takie przybliżone kryterium teologia moralna podaje w tym przypadku wartość dziennego zarobku niewykwalifikowanego pracownika. Jako przybliżona wartość granica grzechu ciężkiego. Co można powiedzieć, dniówka niewykwalifikowanego pracownika, zwykłego, powiedzmy fizycznego pracownika. I to oczywiście może być różne, zależne od czasu i miejsca. Mniej więcej, tak, będąc w konkretnym czasie i w konkretnym miejscu, jeśli człowiek popełni jakąś niesprawiedliwość, kradzież albo niszczy jakiś majątek drugiej osoby, jeśli to jest ta wartość, to ta wartość została przekroczona, należy wychodzić z założenia, że faktycznie jest to już grzech ciężki, że jest to przekroczone, zostało to w ważnej sprawie. W przypadku kłamstwa na przykład, również mamy tutaj właśnie rozróżnienie pomiędzy sprawami ważnymi a mniej ważnymi. Jeśli jest to krzywoprzysięstwo, które sprawia, że ktoś ponosi poważną szkodę, oczywiście będzie to grzech ciężki. Jeśli ktoś mnie pyta, a czy byłeś dzisiaj w tamtym i w tamtym miejscu, a ja nie pamiętam, czy byłem i chyba nie byłem, ale mówię dla świętego spokoju tak, i nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, jest to jakieś tam tylko zagadanie, to wtedy na pewno będzie to tylko grzech lekki, tak? Bo jest to rzecz zupełnie drobna w tej sytuacji. Natomiast jak to znowu mierzyć? No właśnie, tą szkodą, która w jakiś sposób zostaje wyrządzona. A więc jeśli poprzez moje kłamstwo ktoś poniesie jakieś konkretne szkody, to faktycznie może to być grzech ciężki. Jeśli na przykład przez moje kłamstwo ktoś zostanie w jakiś sposób niesprawiedliwie ukarany, będzie to grzech ciężki. Oczywiście takie kłamstwo wtedy koniecznie należy odwołać. Tutaj odsyłam do moich materiałów o oszczerstwie. To były dwa materiały, które dosyć dokładnie to zagadnienie właśnie wyjaśniały. Ciekawym przypadkiem są grzechy przeciwko czystości, gdzie teologia mówi, że praktycznie nie istnieje materia grzechu lekkiego. To znaczy materia praktycznie od razu jest materią grzechu ciężkiego. Dlaczego? Dlatego, że ta płaszczyzna jest płaszczyzną tak bardzo delikatną, czyli wzbudzającą tak wielkie emocje z jednej strony, a z drugiej strony mającą tak wielkie konsekwencje dla życia całego społeczeństwa. A więc gdy tutaj dochodzi do jakiegoś zwichrowania, gdy tutaj dochodzi do na przykład wpadnięcia w jakiś nałóg, gdy tutaj dochodzi do tych grzechów, to konsekwencje dla całego społeczeństwa mogą być bardzo, bardzo niebezpieczne. Do tego stopnia, że jeśli w społeczeństwie ogólnie spada moralność, to stanowi to zagrożenie w ogóle dla przetrwania całego społeczeństwa. Jest to newralgiczne dla istnienia społeczeństwa. Dlatego też zupełnie rozumnie, racjonalnie należy tutaj zwracać szczególną uwagę na te grzechy i bardzo się tutaj pilnować, pomimo tego, że nie są one same w sobie grzechami najcięższymi. To jest słuszna myśl, co czasami nie jest oczywiste, czasami człowiek ma takie wrażenie spontanicznie właśnie, że te grzechy są szczególnie ciężkie. One tak z punktu widzenia teologii moralnej, ze względu na te silne emocje, które do nich popychają, te silne emocje, one są raczej okolicznością łagodzącą, to znaczy sprawiają, że złość woli jest w tych grzechach często stosunkowo nieduża, a jest właśnie bardzo duży impet emocjonalny, który do nich popycha, co nie zmienia faktu, że bardzo szybko stają się faktycznie grzechami ciężkimi, natomiast spośród grzechów ciężkich są grzechami, które nie są grzechami o jakiejś szczególnie dużej złośliwości, ale są grzechami, które bardzo łatwo jest popełnić, bardzo łatwo jest się od nich uzależnić i ma to ogromne konsekwencje dla społeczeństwa, dlatego należy faktycznie szczególnie się mieć na baczności, szczególnie zachować ostrożność, bo te emocje potrafią bardzo szybko do grzechów doprowadzić. Mówię tutaj o tym, żeby wspomnieć, że jest to przypadek, gdzie praktycznie nie ma materii grzechu lekkiego. To znaczy, że żaden uczynek przeciwko czystości
nie jest tak po prostu sam w sobie grzechem lekkim. To znaczy, jeśli już coś faktycznie jest grzechem przeciwko czystości, to jest grzechem ciężkim i może się grzechem lekkim, może być grzechem lekkim tylko w tym sensie, że na przykład wystawiam się na okazję do grzechu ciężkiego nie do końca dobrowolnie i trochę tak wystawiam się, ale tak nie do końca. Na przykład człowiek, który widzi gdzieś tam w internecie jakiś nieprzyzwoity obrazek, tu trzeba powiedzieć mężczyzna, bo to jest pokusa taka raczej typowo męska, choć oczywiście nie tylko, ale dużo bardziej trafiająca do mężczyzn i wprawdzie na niego nie patrzy, nie szuka jakiejś zmysłowej przyjemności, ale też nie odwraca jakoś specjalnie wzroku. Niby nie, ale jednak tak. Jest to trochę takie romansowanie z taką pokusą i to będzie grzech lekki. Nie zostało zrobione jeszcze nic przeciwko czystości, ale nie wykazuje jakby tutaj wystarczającej ostrożności i przez co mogę się bardzo łatwo wystawić na okazję do grzechu ciężkiego. Chociażby on był tylko w myśli, to znaczy jak grzeszę w myśli. Człowiek nie może robić tego, czego nie może też, przepraszam, człowiek nie może chcieć świadomie i dobrowolnie, czego nie może też robić. A więc jeśli człowiek świadomie i dobrowolnie postanawia, chciałbym popełnić cudzołóstwo, to już w swoim sercu to cudzołóstwo popełnił. To jest to, co Pan Jezus mówi. Kto by pożądliwie spojrzał na niewiastę, już się dopuścił z nią w sercu cudzołóstwa. Dotyczy to świadomego i dobrowolnego aktu, czyli chciałbym, tak, zrobiłbym to, gdybym tylko mógł, ale akurat nie mogę, no to nie. Bardzo, a więc widzimy, że dosyć łatwo może się to zdarzyć przy tych silnych emocjach, ale też sama budząca się pożądliwość emocjonalna jeszcze żadnym grzechem nie jest, jest tylko naturalnym popędem, który ma swoje naturalne zastosowanie w trwałym związku mężczyzny i kobiety w celu zrodzenia i wychowania potomstwa. Natomiast wszędzie indziej jest on nieumiarkowany i bardzo łatwo może doprowadzić do bardzo poważnych upadków, bardzo łatwo może doprowadzić do uzależnienia od grzechów samotności, co może uczynić człowieka niezdolnym do stworzenia później trwałego, normalnego, szczęśliwego związku, co dla społeczeństwa później znowu jest tragedią, jeśli dzieje się na większą skalę. A więc jakby tutaj zawsze w tej materii zawsze jakby stawka jest bardzo wysoka, dlatego faktycznie trzeba się też mieć szczególnie na baczność. Obiecałem, że opowiem dzisiaj też krótko o grzechach głównych i grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, a więc przeczytam, co katechizm na ten temat mówi. Szczególnie niebezpieczne są grzechy, przy których człowiek wprost odrzuca łaskę Bożą, bo bez łaski Bożej nie można się poprawić. Nazywamy je grzechami przeciw Duchowi Świętemu. Jest ich 6. W nadziei miłosierdzia Bożego zuchwale grzeszyć, o łasce miłosierdziu Bożym rozpaczać, sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, bliźniemu łaski boskiej zazdrościć i dla niej go nienawidzić, na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce, pokutę i nawrócenie odkładać aż do śmierci. Czy te grzechy nie mogą zostać odrzucone, nie mogą zostać odpuszczone, przepraszam? Ostatecznie oczywiście mogą zostać odpuszczone. Łaska uświęcająca jest w stanie oczyścić nas z każdego grzechu. Dlaczego nazywamy je więc grzechami przeciwko Duchowi Świętemu, o których Pan Jezus mówi, że one nie zostaną odpuszczone? Dlatego, że człowiek popełniając je w sposób szczególny zamyka się na łaskę nawrócenia. Każdy z nich w sposób szczególny sprawia, że trudno jest za nie żałować. W nadziei miłosierdzia Bożego zuchwale grzeszyć. Czyli ja wiem doskonale, Pan Bóg i tak mi przebaczy, to ja zrobię to i to i to. Jak później można racjonalnie, sensownie za to żałować? To jest bardzo trudne. No bo wyrachowałem sobie wcześniej, że to zrobię i tak później poproszę o przebaczenie. Bardzo trudno jest faktycznie wzbudzić w sercu za taki grzech żal i każdy z tych grzechów utrudnia jakby ten żal i dlatego jest szczególnie niebezpieczny. Kto grzech jakiś często powtarza, nabywa biegłości w usuwaniu przeszkód, a wywoływaniu okazji sposobnych. Zarazem wyrabia w sobie pociąg wewnętrzny, który coraz trudniej mu zwalczyć. Grzech staje się wówczas nałogowym. Z czasem nałóg może przejść w namiętność, która podbija rozum człowieka tak dalece, że on zamiast odradzać zło, wysila się na obmyślenie sposobów dogodzenia namiętności. A więc powtarzany grzech bardzo łatwo może stać się grzechem nałogowym i jest to faktycznie rzecz szalenie niebezpieczna. Z grzechami nałogowymi faktycznie później bardzo trudno się walczyć. Wtedy jest kluczowa, bardzo częsta spowiedź. Powtarzanie. Jeśli tylko mam nieszczęście upaść w grzech, od razu przychodzę do spowiedzi świętej. To jest szczególnie istotne.
Na zakończenie jeszcze krótko o grzechach głównych. Tutaj to jest pytanie 205. Grzechami głównymi nazywamy pewne złe nałogi, z których rodzą się różne grzechy. Jest ich 7. Pycha, łakomstwo, czyli chciwość, nieczystość, zazdrość, niemierność, czyli nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Początkowo mogą one być grzechami powszednimi, ale łatwo stają się nałogami i wówczas są niebezpieczne. Dlaczego Kościół wyróżnia te 7 grzechów głównych? Dlatego, że uważa je za korzenie zła. Za grzechy, które najpierw właśnie są takie niepozorne, później zapuszczają głęboko korzeń i nagle wyrasta z nich jakby całe takie potężne drzewo, które ma różne gałęzie różnych innych grzechów, a więc grzechy, które są korzeniami zła, które rodzą później zatrute owoce, które bardzo szybko stają się nałogami, głęboko zakorzenionymi, później wyrastającymi taką koroną mnóstwa gałęzi, liści i zatrutych owoców. Pycha, łakomstwo, czyli chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo. Myślę, że o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu i o grzechach głównych jeszcze będę miał okazję mówić przy okazji kolejnych materiałów. Dzisiaj tyle tym słowem wprowadzenia. Jeśli coś jest niejasne, jeśli jakiś wątek szczególnie Was zaintrygował, to piszcie to w komentarzach. Postaram się, aby była to taka regularna seria, w której będę tłumaczył ludzką moralność. To jest istotne i z punktu widzenia właśnie naszej osobistej spowiedzi, i z punktu widzenia pracy wychowawczej również, bo będę tutaj starał się kłaść nacisk na cnoty, na wyjaśnianie, czym jest cnota, jak ją praktykować, jak ją wyrabiać u siebie i u innych. A więc zachęcam do pisania w komentarzach pytań, wątków, które były szczególnie intrygujące albo gdzie jeszcze czegoś zabrakło. I będę później starał się też te wątki podejmować w kolejnych materiałach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.